O, zobaczcie, tu jest taki już ten dekielek przykręcony. Wygląda takie, tutaj, takie coś z takim pierścionkiem. I tu, aha, bo jeszcze trzeba przykręcić kołek. A tu jest, wam pokażę w środku. Widzicie, jest kołek specjalny taki. I tu, potem się to razem z gwintem dokręci. I będzie pan zadowolony. Teraz dekielek. Jego wystarczy tak o, bo potem przy przykręcaniu szelki to on już się sam nam elegancko dokręci. Tutaj ten tą rurkę gwintującą, gwintowaną, przepraszam. O, widzicie, i to się teraz już razem z tą rurką. A może trzeba było najpierw szelkę, o. Nie. Nie? Będzie dobrze? No to wykręcimy to jeszcze raz. O. I już siedzi. Teraz bierzemy szelkę. 200. Zakładamy. A, czekajcie, ja was muszę na głowę założyć, bo inaczej będzie kicha. Potrzebne są dwie ręce. Zakładamy, to trzeba tą trochę odkręcić, żeby ona była luźniejsza. O. O. Tu do góry. I. Zrobimy to inaczej. Damy tutaj pierścionek. Tak, żeby gwint przeszedł. O. To wchodzi i teraz tu zakręcamy. O. Nie można dokręcić do końca, bo ten nam gwint spadnie, bo jest za krótki. Znaczy ten pierścionek jest za krótki, ale o, w ten sposób, w miarę, żeby to było w pionie i jest dobrze. No, i tak musi zostać. I to samo na pozostałych. I można założyć następną szelkę. Do środka opuszczamy pierścionek. Do końca, do sufitu. No to zaraz razem z szelką to zrobię. Widzicie, jeszcze nie złapał. O. O, i to już jest. No tak jak trzeba. O. Tu można sobie to założyć, żeby nie, się nie zgubiło, albo tam będzie łatwiej. O. Aha, jeszcze jedną trzeba, ale to później założymy tam. Dobra. No to można założyć rurkę. To jest tą, tak? Ona w tej chwili musi wisieć luźno, dlatego że będziemy ją jeszcze tutaj ustawiali. Dopiero jak założymy kolano, tam z tamtej strony połączymy z kolanami dwoma, wtedy będzie dobrze i będzie wiadomo, jak ją tu ustawić. To na tyle na razie. O, tutaj kolejne wpalenia do kanału
do lotowego na świeże powietrze. Jeden zamontowałem, w tej chwili jeszcze drugi. To są rury setki, więc tu wystarczą 3 śruby. Przy 125 tak samo. No ale przy większych średnicach to o, widzicie? No, w każdym razie trzeba uważać, słuchajcie, z tymi otworami, bo tu lubią się te przesuwać podczas skręcania i trzeba wtedy poprawić tutaj tego środkowego, zaraz będę musiał poprawić, bo się przesunął. O ty. To odkręcimy. To odkręcimy. O. O i teraz powtórka. O, i teraz jest dobrze. Tutaj nam troszeczkę o, silikonem. Tam już jest wszystko dobrze. Tu też zrobione. Witajcie. Dzisiaj będę wciągał te worki tutaj na górę. Tam po rusztowaniu wysoko. Spróbuję to jakoś tam wciągnąć. Zobaczymy. O, kolega już czeka. No to idę. Dzień się chyli ku końcowi. Dzień pracy oczywiście. Tak wygląda dzisiaj. Ładna widoczność dosyć, chociaż ciemno, ale ładnie, przejrzyście. No i zobaczcie. Morze widać całe. Fajnie, tam Niemcy po drugiej stronie mrygają te latarnie małe w porcie. No tu, tam fajnie góry widać. No a tu widać na dole. Na dole jest tak. No. Także na dzisiaj to wystarczy. Rusztowanie takie fajne się chodzi po rusztowaniu, widzicie. O, tam sobie auta jeżdżą. Trzeba zejść. Trzeba zejść i tyle. Samo się nie zejdzie. Tak technologia do przodu jeszcze nie poszła. No. To kończymy. Jutro dogram jeszcze parę rzeczy ciekawych i zobaczymy, jaki będzie tego efekt.